Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy i po ostatnim poniedziałkowym odcinku, gdzie szukaliśmy maksymalnych run, przebieraliśmy się i tak dalej, wszystko to na weekendzie epickim, będziemy dzisiaj klikać lochy. Wiem, że ten odcinek miał się pojawić wczoraj, czyli we wtorek, nagrywam go zresztą we wtorek, ale wrzucę wam go w środę, dlatego że we wtorek wypadł inny odcinek odnośnie jeszcze tego konkursu walentynkowego, tam wam pokazałem, kto wygrał te 3000 grzybów ode mnie, więc zachęcam, kto jeszcze nie widział, no i oczywiście zachęcam zajrzeć również na odcinek poniedziałkowy, gdzie właśnie szukaliśmy tych maksymalnych run, przebieraliśmy się tu, bo tego już w dzisiejszym odcinku za bardzo nie będę poruszał. Co jest najważniejsze, to to, że mamy już obydwie runki 60%, więc to akurat nam można powiedzieć, że się przyfarciło. Odnośnie innych run, to wam pokazałem tam, ile w ogóle mi poszło grzybów na to szukanie. Tam rolowaliśmy ten sklep, wszystko ogarnialiśmy i tak naprawdę jeżeli chodzi o naszych pachoków, to również bronie zostały wymienione, plus runki. No runki, tak jak mówię, u nas kiedyś, w sensie przed tym przebieraniem mieliśmy chyba 30 parę procent i 40, coś takiego. Teraz jak widzicie mamy po 60, natomiast pachołki miały po 30, 28, coś takiego. No a teraz chyba każdy ma ponad 50%, więc na pewno da to ogromnego boosta w dzisiejszych lochach. Zresztą już patrzyłem na kalkulator tutaj przed odcinkiem, no i powiem wam, że zrobi to robotę, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tyle, możemy powolutku zaczynać. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, zjeżdżajcie teraz dół, zostawiajcie, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak fajną ilość ich zostawicie. Możecie wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i możecie pisać wasze komentarze, sugestie, propozycje co do filmów i tak dalej, i tak dalej. Chętnie to wszystko czytam i sobie, zresztą ja serduszkuję praktycznie każdy komentarz, nawet jak nie odpisuję, więc wiecie, że go po prostu przeczytałem. Dobra, i chyba możemy powolutku zaczynać. Co tu się pozmieniało na tym zabójcy? Generalnie za wiele od ostatniego odcinka nic. Na ostatnim odcinku, tak jak wam mówiłem, w poniedziałek nie oglądaliśmy w ogóle lochów, które tu zrobiłem. To było 2 lutego, czyli 2 tygodnie temu niecałe. Zapomniałem totalnie, zakończyłem odcinek po prostu bez oglądania, więc dzisiaj myślę, że te najciekawsze sobie obejrzymy i jeszcze oczywiście obejrzymy te, które wpadną dzisiaj, bo myślę, że ich również będzie sporo. Tylko, że no wiadomo, będę wybierał takie najciekawsze walki. Co tu się jeszcze pozmieniało? Tak jak mówię, no tutaj już budujemy akademię na 17, teraz chcemy jak najszybciej tak naprawdę tą akademię na 20, pewnie tu poskipuję trochę. No i dalej myślę, że się zajmiemy kopalnią klejnotów. Jeżeli chodzi o pupilki, to przelecę, tylko na szybko wygląda to w tym momencie tak. Także w sumie myślę, że nie ma tutaj za bardzo co wam pokazywać. Niedługo będzie aura. W sumie to już jutro będzie aura 16. No i co? I chyba tyle. Tutaj gildyjka wygląda tak w tym momencie. Tak więc generalnie za wiele się od ostatniego odcinka nie zmieniło, bo robiliśmy w sumie tylko i wyłącznie awkę. Dobra, chyba możemy zaczynać. Na wstępie jeszcze, aha, zerknę, czy mam wszystko zaczarowane. To co mieć powinienem. Wygląda na to, że tak, jeszcze tutaj runki, czy mamy dobre. U pachołków na razie są tylko i wyłącznie punkty życia, więc to zrobimy cyk, 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 dobra, wszystko jest ok. Zerkam tu trochę na OBS-a, bo jakieś problemy miałem, coś tam mi nie chciało nagrywać, ale chyba teraz jest wszystko git. I możemy zacząć od portalu. Portal ma 74%, ale przy odrobinie, no niestety, miałem powiedzieć, przy odrobinie szczęścia może się uda, bo te runki naprawdę dadzą dużego boosta, no ale troszkę brakło wczoraj po wymianie tych run, bo ja to nagrałem we wtorek, tak jak mówię, wy to dostaniecie pewnie w środę. Wczoraj po wymianie tych run zabrałem portalowi nie wiem ile, z 10%, więc bardzo słaba próba. Jakby wczoraj była troszkę lepsza, to dzisiaj myślę, że ten portal by siadł. No a tak to się nie udało. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Teraz tak, wchodzimy sobie w symulator tutaj na drugim okienku. Ktoś mi ostatnio mówił, żeby ten symulator pokazywać wam również na odcinku, ale to ja bym musiał całą przeglądarkę przechwytywać, tu bym jeszcze coś zlikował niepotrzebnie i tak dalej. No a z procentami i tak wam wszystko mówię, na jaki loch mam ile i tak dalej, więc z tym was nie okłamuję. Także myślę, że mija się to po prostu z celem. Dobra, teraz tak, tu sobie klikamy cyk, teraz mnie pewnie wyloguje, pyk. Chcę zrobić tego skana tuż przed odcinkiem, żeby po prostu mieć te procenty jak najbardziej aktualne. Dobra, chyba wszystko mi zeskanowało, wybieramy sobie naszego zabójcę, wybieramy sobie all, no i dobra, mamy to. Mamy potężne procenty na lochy. Jakie tutaj są? Na pierwszej pozycji 7,60%, na drugiej 4,86%, na trzeciej 2,06%, na czwartej 1,74%.
i na 5.094, więc no jak widzicie lochów jest od groma do przeklikania i myślę, że fajnie to pójdzie. Zaczniemy sobie od najwyższej, czyli 7.58, to jest dokładnie ten mag. No nie było to, nie ulegało wątpliwości, że ta strefa mroku pójdzie, bo te runki naprawdę dają bardzo dużego boosta, zwłaszcza te w broni, że wymieniliśmy sobie i oczywiście też pachołkom, no to jak widzicie tutaj dokładnie pójdzie to bardzo, bardzo sprawnie. No i dobra, wbiliśmy 372 level, mamy coś na siłę, plus 39, to opłaca się myślę, tylko że musimy tu zamienić runę dokładnie, no ale jest warto, bo prawie 40 statystyk piechotą nie chodzi. Ktoś mi wczoraj napisał i ten komentarz miał, w sensie pod poniedziałkowym odcinkiem, jak tam się przebierałem, i ten komentarz miał, jak patrzyłem, to chyba 6 łapek w górę, dlaczego broń na zręczność dałem Barbarowi? No jak my jesteśmy zabójcą, to broń, oczywiście bronie nam tutaj w sklepie lecą na zręczność, no ale nie mamy możliwości innej zdobyć broni dla Barbara, jak właśnie tutaj, no poprzez zakup tej broni i założenie mu, więc działa to tak samo jak tam na paladynie i na itemkach maga i tak dalej, po prostu po założeniu na Barbara ta zręczność zamienia się w siłę i troszkę mi było smutno, mogę powiedzieć, że tyle osób aż dało tam lajka pod tym komentarzem, no bo po prostu tyle osób myślało, że dałem Barbarowi broń na zręczność, czyli po prostu wniosek jest taki, że bardzo dużo osób nie wie, jak ta mechanika działa, a szkoda, bo wielokrotnie o niej w filmach mówiłem. Dobra, lecimy dalej, myślę, że tak, Holundra chyba powinienem również zrobić, tak szczerze, bo to jest wojownik dokładnie, niezbyt mocny. Tu chyba się na kolejnym magu zatrzymamy, czyli na 6x20 po prostu. Mamy coś z łączną odpornością. Tu w ogóle runki jeszcze podbiłem przed odcinkiem. Liczę, że mi wypadnie ta, której mi brakowało. Nie chcę wam mówić, która. Jak jesteście ciekawi, to zapraszam na poprzedni odcinek, bo coś tam z tym odcinkiem poszło nie tak. Dobra, to daję od razu do rozmontowania. Aha, nie zapisuję wam w ogóle tych walk. To myślę, że możemy zapisać tutaj pyg i pyg, ok. I teraz lecimy dalej. Teraz mamy Esteros drogo groźny, dokładnie. No i on też powinien paść. To jest schemat mniej więcej taki sam jak w strefie światła, że tekst tych kolejnych pada praktycznie jeden po drugim. No i później dokładnie i później się na tym magu zatrzymamy. Ruda ślamazarnica, jej już myślę, że na 100% nie zrobimy. Ja na niej stoję w ogóle na magu. Dobra, teraz mamy broń jakąś dla zwiadowcy, ale bronię też wymieniałem. Tu widzimy rozrzut, nie jest najlepszy. Plus 11 średnich, no ale myślę, że nie ma co wymieniać rozmontowego. No i dobra, rozmontowań już nie mam. Oczywiście dzisiaj nie zrobię za wiele tornad, w zasadzie to chyba wcale ich nie zrobię, dlatego że po pierwsze nie mam miejsca w ekwipunku, a po drugie myślę, że już tego tornada po prostu ruszać nie będę, tak mi się wydaje, bo i tak nie ma sensu tak aż na siłę dopychać tego levela. Dobra, czyli teraz tak, Esteros, to co miałem zrobić, to zrobiłem. Teraz mamy Atenę. Atena to jest bodajże ten, no ona nam nie da niestety za dużo expa, ale dokładnie mamy na nią dużo procent, więc dlaczego by jej nie ubić. Mamy ulepszoną jakość przedmiotu plus 4, minus 58, bo to jest oczywiście zależne od tego, jaki ona miała level, a nie miała za wysokiego, no ale dobra, myślę, że ją sobie również no warto było zrobić, aniżeli nie zrobić, nie? Dobra, tu już nie wiem, czy dalej nam to pójdzie, więc na razie zostałem, tak jak mówię, jeszcze pod koniec odcinka zrobię skana, a na razie chcę zrobić jak najwięcej lochów, które mamy obecnie. Teraz mamy tak, Hemoridor, tego Heimdala, to poczekaj, a nie, trollowe trio, czyli to jest chyba strefa mroku, dokładnie, to jest to. Teraz sobie lecimy i potem mam kolejny, to jest również Hemoridor. A nie, to są nordycy bogowie, dobra, to ja tam się chciałem brać za tamtego, a na tamtego nie mamy wcale takich dużych procentów. Okej, to nam również padło, mamy coś dla maga, jakąś czapeczkę, plus 18 i też daje nam pancerz na plus, czy ja bym musiał zamieniać runki? Musiałbym, no to jest w sumie, czy dla 20 niecałych statystyk się opłaca zamieniać runy? Chyba nie, chyba damy sobie spokój, po prostu będę musiał to niestety wyrzucić. Tu mam te budki, no ale one kosztują prawie dychę, więc wolę je zostawić po prostu dla wiedźmy. Dobra, czyli tak, trollowe trio również mamy pokonane. Zobaczcie, z tym kalkulatorem patrzcie, ile już wbiliśmy poziomów, a praktycznie grzybów wydaliśmy nie wiem ile, łącznie z 30-40. To jest właśnie piękne, że teraz tych grzybów tyle nie idzie, co kiedyś na marnowanie po prostu tych grzybów na lochy, bo wiemy dokładnie co bić i co nam szybko padnie. Dobra, teraz mamy Heimdala. Heimdal to jest w nordyckich bogach, tylko to nie jest ten, bo to jest Surt, czyli to jest chyba ten, dokładnie. 345 level, no to kurczę, on też nam nie da za dużo expa. Może wbijemy 373, dokładnie, udało się. No i tutaj jakaś czapeczka, łączna odporność. A, nie spojrzałem, jaka była runa w tamtej czapce dla maga, ale chyba nie jakaś maksymalna. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tu na wszystkie cechy, no niestety musimy to sprzedać. Dobra, czyli tak, to już zrobiliśmy, od razu pozapisuję te lochy,
żeby tutaj zapamięci. No i teraz kolejny, kogo mamy, to jest Esteros, który ja w dzisiejszym odcinku chciałbym zamknąć. Teraz mamy maga, na niego mamy niecały 1%, potem jest wojownik, którego myślę, że unikami damy radę zrobić, no i na koniec niepalna, która raczej też nam padnie bardzo szybko, bo niepalna akurat w Esterosie problemem jakimś dużym nie jest. Tu generalnie ten mag nas bardzo mocno zatrzymał z tego powodu, że no i dokładnie, zobaczcie, niecały 1%. To jest to, jak działają maksymalne runy. Arena w tym momencie jest bardzo, ale to bardzo potrzebna, żeby ją tu wymaksować, żeby ją robić, bo nie dość, że daje to bardzo dużo w PvP, co PvP tam na dalszym planie jest dla wielu osób, no to te lożki sami widzicie, jak padają. No i dobra, tu mamy niestety niemaksymalną runę, jak widzicie, do kociołka za 20 milionów możemy to sprzedać i jak najbardziej to zrobimy. To jest git. No i okej, tutaj akurat chyba nawet nie patrzę na kolejnych, na po prostu procenty, na kolejnych przeciwników w tym Esterosie, tylko generalnie klikamy i właśnie to jest to, o czym mówię. Kolejny padł pięknie, no super, super to idzie, bardzo jestem zadowolony, obrońca nam również padł, cyk. Zapisuję to od razu wszystko, żeby mi się tam, wiecie, nie zbugowało, że nie mam miejsca w plecaku, mamy jakąś czapę, również za 10 baniek, no również szkoda by ją było, kurczę, tutaj dla zwiadowcy, plus 3 tylko, szkoda by ją było, kurde, wywalić, to może już chyba wolę tego epika wywalić, tak szczerze, a to niech będzie tam sobie do wiedźmy. Tych epików mamy sporo, więc tu akurat z tym się nie boję. Dobra, troszkę statystyk możemy wrzucić. Zacząłem tu w HP w ogóle lecieć, troszeczkę inny build przetestuję na tym zabójcy, to tak swoją drogą. No i okej, czyli mamy to zrobione i teraz niepalna, która powinna być w zasadzie dla nas tylko i wyłącznie jakimś tam, no tylko i wyłącznie czymś prostym do zrobienia. Często mi brakuje właśnie słowa, żeby to nazwać, no ale raczej tutaj problemów z nią być nie powinno, chociaż zobaczcie, no więcej grzybów na nią idzie, aniżeli na tutaj tego obrońca, co ciekawe, a myślałem, że będzie na odwrót, że ten obrońca nas będzie troszkę tych grzybków kosztował, no ale ona i tak nam paść w miarę szybko powinna, tylko kurde, zobaczcie, więcej na nią wydaliśmy niż chyba do tej pory na jakikolwiek lock, który zrobiliśmy na tym odcinku, więc to akurat ciekawe, no ale dobra, no klikamy tutaj, ona musi paść koniecznie. Dlaczego chcę ten Esteros zrobić? No bo po prostu jajo pupi, nie? Już będziemy mogli w dzisiejszym dniu sobie złapać zawki, więc to jest jak najbardziej istotne, żeby już po prostu to mieć. Co prawda to jest woda, więc nie jest jakoś bardzo istotne dla nas. Dobra, siedzi. No i to, co mówiłem już od wielokrotnie, że zamiast pojawiać się achievementy, to jak widzicie, w taki sposób mi się buguje. I niestety te achievementy się nie pojawiają, tylko po prostu się ładuje grzyb. No a teraz pewnie nam miał wyskoczyć achievement za pokonanie Esterosu. No ale dobra, trudno. No i okej, mamy jak widzicie runkę maksymalną, ale to my już akurat mamy. Fajne, 7,5 miliona, no ale chyba po prostu będę musiał sprzedać, trudno. No i Esteros mamy zakończony achievement, który mi chciał wskoczyć. To jest, już wam tutaj pokazuję dokładnie, ukończ Esteros, log 14. Dobra, czyli to, co chciałem zrobić, mamy zrobione. No i teraz lecimy do szkoły magii. Teraz na nią mamy 0,72%, więc też wcale nie tak mało. Tu już myślę, że będziemy musieli więcej grzybków wydawać, powiedzmy, na te lochy, żeby one nam popadały, ale myślę, że i tak będzie git. No, cel na dzisiejszy odcinek to jest na pewno 375 level. To tak bez dwóch zdań chciałbym to dobić w tym momencie i po prostu już mieć z głowy. No ale zobaczymy, czy to się uda. Bez tornada może nie być tak łatwo, no ale kurde, my tu jeszcze mamy na 13 piętro 0,50 w mroku, na 13 piętro w świetle 0,52, więc powiem wam, że no jeszcze jest potencjał na ubijanie tych lochów, tylko po prostu, żeby to w miarę szybko padało, bo sami dobrze wiecie, że możemy mieć na jakiś loch, powiedzmy, nie wiem, tam 0,50%, 0,60, może on nam paść po 10 grzybach, a może nam paść po 300, no a tu jakoś bardzo dużo grzybów na te lożki nie chciałbym wydać, bo jak oglądaliście poniedziałkowy odcinek, będę do tego wracał jak bumerang, dlatego że mówię, ten poniedziałkowy odcinek coś wam nie poszedł, coś mi nie poszedł i wam w tym momencie, czyli jakieś, no poczekajcie, obliczę na szybko, 18 godzin po publikacji, on tam ma chyba 1600 wyświetleń, to nie jest za dużo, generalnie tak moje filmy najfajniej jak robią pod tam około 3 dniach 3000, to ja wtedy jestem usatysfakcjonowany, a coś z tym filmem było nie tak, bo widziałem statystyka, że tam wyświetlenia dodawały się, odejmowały, tak jakby coś tam statystyki
YouTube'a nie były do końca ok, no ale trudno, dobra, wygląda to tak jak wygląda. Przyjemnienia toczą tęczniątko również pokonane. W ogóle jaki to jest stały schemat, na magu dosłownie te same lochy robiłem po wymianie run, więc jak widzicie, no to wszystko jest tak naprawdę nie do zrobienia. Tu znowu zadychę, kurde, no boli trochę, no ale to jest minus tego, że mamy mały skarbiec, no trudno, będę tu troszkę cierpiał, no ale nic. Ok, więc to mamy zrobione, no i teraz lecimy do kolejnego, czyli do 13 piętra w świetle. To jest dokładnie czteroręki Peter i jego tutaj, tak jak mówię, mamy 0,52%. No to też jest, no jesteśmy, pamiętamy, zabójcą, więc mamy te uniki. To też raczej nie jest nic trudnego, żeby go zrobić, bo on też nie ma za dużo HP. My na pewno bijemy mocne buły, dokładnie, z tą runką. No jak widzicie, czteroręki Peter również bez problemów nam tutaj padł. Dobra, i co teraz? Teraz mamy... Okej, teraz już będziemy bić ostatni loch, na który są fajne procenty, czyli dokładnie 13 piętro. Chociaż tego Andresa może też byśmy machnęli, szczerze. To jest zwiadowca, jak się nie mylę. Ale to dobra, zaraz. Mamy tyrankę Tacy. Aha, i mamy też pełen plecak. To tak swoją drogą. Można odpocząć 20. Znowu zadychę. No dobra, no sprzedaję. No tak szczerze, bardziej dla mnie war w tym momencie jest tutaj gold, aniżeli te epiki. Bo epiki to ja sobie jeszcze zdążę kupić, dopóki mi się nie skończą. Zresztą na stojaku też mam pełno, więc to na spokojnie. No ale dobra, mamy tyrankę Tacy. Tyranka Tacy, na którą, tak jak wam mówiłem, 0,50%. Jak tutaj z nią to będzie wyglądać, to też jestem ciekaw, no bo na pewno wydaje mi się, że no powinna w miarę łatwo paść, nie? Bo tutaj dochodzą pachołki, które też tą runę mają zmienioną, tam bardzo bliska próba, jak sami widzicie, no i dokładnie padła nam, wyleciała nam przy okazji jakaś broń, 55% runka, więc nie taka zła, no jakby nam wyleciało 60, to było miodnie, no ale nie można mieć wszystkiego. Tutaj dla Magusia, ale Magusiowi to wymienialiśmy, no to niestety musimy ją sprzedać, chyba że wymieniałbym, nie wymieniam im run, te 3-4% już aż takiej różnicy nie zrobią, a tu wymienię im dopiero jak mi jakieś 60 polecą. Dobra, czyli tak, to mamy zrobione, no i okej, jeżeli chodzi o to, ile, to takie lochy, które mamy najfajniejsze procenty, to nam wszystko popadało. Zobaczcie, ile to jest lochów, zaraz tu policzymy. To zapiszemy, patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lochów, mam teraz 800, to wam powiem, żeby wam uświadomić, zaczynałem, zresztą widzieliście, ile grzybów wydałem, zaczynałem, miałem chyba 1220, teraz mam 869, więc wydałem nawet nie 400 grzybów, a tak ogromny progres zrobiliśmy. To jest właśnie to, że po prostu te runki robią robotę i zamiast klikać bezmyślnie lochy, to polecam wydać właśnie grzybki na arenkę i potem te lochy wam padają praktycznie za darmo. Dobra, lecimy dalej, tylko że teraz tak, zanim polecimy, to ja muszę, chciałbym dobić ten, tak jak mówię, 375 level, to jest taki mój cel w tym momencie, więc ja tutaj jeszcze raz zrobimy sobie skanika, bo może na coś nam te procenty jeszcze fajne wyszły. Ile tu musimy w ogóle lochów pokonać? No tak powiem wam, że okej, w sumie to dwa nam wystarczą tak naprawdę, tylko to też zależy, jakie one będą miały levele, no ale dobra, to na spokojnie. Teraz tak, mamy S40, tu sobie damy continue, pewnie mnie znowu wyloguję. Ok, git, mamy cyk, mamy all, no i co tu się, są lochy, które możemy ubić na bardzo fajnych procentach. Przede wszystkim jest to Hercules, aha, czyli ten, którego, no to on nam nie da niestety 300 milionów, to jest ten kolega, on ma 360 level, ale też nam powinien paść w miarę tutaj łatwo, więc tego Herculesa sobie dobijemy. To jest wojownik, o ile dobrze pamiętam, on powinien chyba blokować, zaraz tu zresztą możemy zobaczyć. No dokładnie, on blokuje, więc wojownik, no tutaj magia uników, mamy na niego 1,12%, to tak swoją drogą, więc powinien paść w miarę łatwo. I potem kolejny to jest The King, 1,10% Hemoridor, no i dokładnie padło, okej, no nie dał on nam, no to mogę sprzedać, w ogóle zwykła broń, nie dał on nam za dużo, jeszcze tylko zerkniemy w ogóle, ile tego expa nam poszło, 191 milionów, no to dokładnie, to akurat nie jest jakiś fajna ilość, no ale okej, czyli on nam padł. Kogo teraz mamy? Teraz mamy Aresa, to już jest 390 level i kolejny to jest The King, czyli 370 mag. No, mówiąc szczerze, on też nam nie da tego expa za dużo. Dobra, no ale jakoś tu myślę, że dociśniemy. Co my jeszcze mamy? Mamy jeszcze Abawuwu 0,38% w strefie światła. Mamy na tego artystę, o którym mówiłem, na tego zwiadowcę mamy 0,24, więc w sumie nie tak dużo, jak myślałem, że jesteśmy w stanie mu tam zbić. No i jeszcze mamy na...
No i potem to jest 0,10, 0,08, 0,02, więc to już są bardzo malutkie procenty, więc na to nawet nie patrzę. Dobra, no ubijajcie mi tego króla szybko. No i jeżeli się nie uda jeszcze na jakiegoś kolejnego przeciwnika, bo to właśnie tak wygląda, że jak ubijamy tutaj jakieś lochy, no to potem się odsłania przeciwnik, który być może padnie nam jeszcze szybciej, aniżeli tamten poprzedni. Dlatego też ja wolę to zeskanować po niż klikać na pałę po prostu. To też właśnie tak jak mówię, no kalkulator polecam wszystkim, jest, są chyba 2 albo 3 filmy na temat kalkulatora u mnie na kanale, bo to jest naprawdę, no nawet dla graczy free to play, wiedzą co klikać po prostu, który loch co godzinę, na który mają największą szansę, żeby on padł. No i dobra, króla mamy ubitego, tutaj lecimy sobie cyk, tutaj pyk, król, dobra, no i mamy odporność na ogień, no to nie jest jakieś wybitne jeszcze na wszystkie cechy i okej, do 375 levela brakuje nam naprawdę bardzo malutko, więc myślę, że nawet już tym tornadem dobijemy, żeby już ten cel na odcinek zrealizować, no ale jeszcze tutaj się wstrzymamy, dlatego że tak, po prostu przeskanuję jeszcze raz postać, zobaczymy jak to wyjdzie, poczekajcie sekundkę, endpoint jeszcze raz zrobimy, jeszcze raz, wiem, że to może być tam dla was, wiecie, męczące, no ale dzięki temu wiemy, gdzie progres zrobimy, bo myślę, że takie jak klikamy jeden loch 2000 razy na odcinku i on w końcu nie pada, to jest chyba mniej ciekawe do oglądania, aniżeli poczekanie na chwilę, żeby po prostu tutaj coś ubić. Dobra, 0,42% artysta Andres, 13 piętro strefa światła i to jest nasz cel obecny. Na ABWW mieliśmy 0,30, teraz nam spadło na 0,18. Zobaczcie, oni się w ogóle zamienili miejscami. No ale tak to jest, to nie jest wszystko aż tak precyzyjne. Tu chyba mamy tego króla zapisanego dokładnie. No i chyba wydaje mi się, że no dociskamy go. Po prostu dociskamy go, żeby dobić ten level. Szkoda mi golda z tornada, więc tego raczej nie będę robił. Dociskamy tego artystę Andresa i myślę, że na nim zakończymy odcinek, bo no, macie właśnie. 0,42% padł po 3 grzybach. To jest właśnie to. Jaka runka? 60%. Dziękuję, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, bardzo udany odcinek. 55% Kunegunda. Wymieniamy je od razu na 60, cyk. No i jeszcze musimy znaleźć dla maga i dla właśnie tutaj Barbara. No ale wow, to jestem pod wrażeniem, jaka końcówka odcinka. Coś pięknego. Kolejna rzecz, zadyszkę, więc niestety musimy zrobić pyk pyk. No ale dobra. I jego jeszcze sobie zapiszemy, jego na pewno obejrzymy, jak to poszło. No i tyle, tak jak mówię, tornadka nie ma co ruszać, bo nie mamy i tak miejsca. No i cel na odcinek został zrealizowany, czyli mamy 375 level. Jest to w tym momencie chyba najwyższy level na serwerze, dokładnie przebiliśmy Rafixa, który już to od dawna miał od bardzo długiego czasu najwyższy level na serwerze. Ma też maksymalne runy, więc jemu te lochy też bardzo łatwo padają. Co prawda tutaj mu brakuje 1%, no ale to jest tyle co nic. No ale tak jak mówię, on to jest najwyższy level. No i kolejne levele wysokie na serwerze to są oczywiście berki, które myślę, że to akurat nikogo nie dziwi. Jest jeszcze Miśmaliś, który ma 369, Marcinek 372, Wujek 372, no i jesteśmy my, mamy 375 level, więc super nam to wyszło i ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Tu w ogóle wam mogę rankingi pokazać i zaraz sobie przejdziemy do oglądania tych lożków na odcineczku, na końcówce odcineczka. Więc tak, ranking graczy wygląda tak, kto chce to sobie może tutaj zapisać, w sensie zastopować, Boże, już mi się myli, podnieciłem się tym levelem, przepraszam, i jeszcze tą runką, ta runa w sumie bardziej niż ten level, bo powiem wam, że no znaleźć te 60-tki to jest naprawdę ciężko. A propos 60-tek, ciekawy komentarz Tadeik pod poniedziałkowym filmem, no ale oczywiście mamy tutaj na myśli tylko i wyłącznie runki, nie mam, co prawda mam z tyłu głowy coś innego, ale nie o to chodzi, więc spokojnie. Dobra, lecimy. Co tutaj wiem? Aha, te rankingi. Gracze wyglądają tak, kto chce to sobie może zatrzymać w tym momencie. Gildy nie jesteśmy, top 1 cały czas, więc tu akurat git. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to myślę, że nic ważnego. Spupili wczoraj bodajże, czyli dla was przedwczoraj spadłem z top 1, ale zaraz zrobimy walki, spróbujemy tutaj wrócić, bo mówiąc szczerze, przegrałem chyba dwie albo trzy walki. Chyba pierwszy raz od początku tego serwera tyle przegrałem, no ale niestety już się zaczyna ten etap. No i jeżeli chodzi o podziemia, to też jesteśmy bardzo daleko, ja tu ciągle biję setny level. Swoją drogą dzisiaj przygodoman nam się skończy w zasadzie za 16 godzin, czyli on mi się skończy o 3:25 w nocy.
więc ja będę wtedy spał, czyli w zasadzie możemy tutaj go generalnie zakończyć w sensie, to nam tam kosztuje 100 grzybków, no i sobie weźmiemy sobie kopalnię złota, zaczniemy budować, to myślę, że jak najbardziej git, no i przygodomat 15, jak widzicie, więc już go tutaj trzymamy, zbieramy, żeby nam się powolutku do 2000 zapełniał, myślę, że na spokojnie to się uda zrobić, w przeciwieństwie do W50. Dobra, czyli to akurat wyszło git, tutaj ta akademia, no i chyba tyle, więc nie ma co za bardzo tutaj się rozgadywać. Tu jeszcze możemy rzucić statystykę, no i leci, aha, te pupilki jeszcze, to wam pokażę, więc na spokojnie sobie nakarmimy, to jak widzicie mamy na 50, tutaj mamy cyk, tutaj karmię tego, no bo jeszcze nie mamy tej kopalni 20, jeszcze troszkę nam minie, zanim tą kopalnię na 20 wbijemy, bo teraz priorytetem jest zdecydowanie akademia, więc kopalnia na spokojnie, akurat z kopalnią mi się nie śpieszy, prędzej czy później tak ją się zrobi, no i tutaj jak widzicie już dobijamy tego hydrowira powolutku do 200, więc ten Posejdon ze Sterosu jak najbardziej nam jest potrzebny. Dobra, co tu mamy? Mamy ogień, spróbujemy wodą. Udało się, ledwo, bo ledwo, no ale git. Tutaj tak samo, no ten portal jeszcze nam troszkę zleci, zanim go zamkniemy, więc karmię Rokitka. Dobra, teraz mamy Malika, spróbujemy go ubić ogniem, powiedzmy, no ledwo. Tutaj trochę ryzykuję, że poświęcam te najsłabsze żywioły. No ale dobra, teraz mamy ziemię, ziemia na ogień. No to jest, no zobaczcie, to już jest to. Mamy bardzo dużą przewagę jedzonek, no ale już wszyscy powoli dobijają te ostatnie pety na 200 poziom i teraz już po prostu zaczyna się totalne RNG. Tutaj cygno to bez problemu raczej. Tu już możemy to jedzonko odłożyć. No i po raz kolejny teraz światłem, naszym najmocniejszym w zasadzie żywiołem, sobie bijemy, no i git, czy wskoczyliśmy z powrotem? Nie, brak, o, jednego punktu, w sumie to dwóch, dwóch punktów czci nam brakło, żeby na to w jeden wskoczyć, no ale trudno. Dobra, czyli chyba to w sztyle. Teraz sobie obejrzymy te walki, tak jak mówiłem, i co ja wam tu chcę najbardziej pokazać. Pogromca słoniowatych to jest mag. Dobra, z nim możemy obejrzeć tą walkę, zobaczymy jak to tu wyglądało, bo z magami te walki są w miarę szybkie. Tu jeszcze pamiętajcie, że mieliśmy mniejsze runy, więc na pewno te hity były słabsze, no ale i tak ładnie go tu zdzieliliśmy, więc git. Nie umarła armia wojownik, więc walka będzie bardzo długa. Szelantura też. Hacker Jan, z nim możemy obejrzeć, bo to jest co prawda wojownik, ale on tego HP, tak jak sami wiecie, nie ma za wiele. Te nowe lochy są zdesignowane tak jak są, więc tak to generalnie wygląda. Dobra, czyli teraz tak, tego hakera Jana, no tu się troszkę przeciąga, bo jak widzicie on blokuje, no i my też unikamy, on chyba nas teraz ma w ogóle na hita tak swoją drogą, więc chyba już tu do końca będą same uniki z naszej strony, no ale co zrobić. Dobra, tutaj mamy pyk, pyk, no i okej, okay. Tu dostaliśmy ten kapelutek, z którym swoją drogą się dzieliłem zresztą serwera, bo nikt go praktycznie nie miał w klaserze. Dobra, w sensie zresztą gildii bardziej, bo tam jeżeli chodzi o serwer, to w sumie nikt do mnie nie pisał. Dobra, teraz tak, Hacker Jan zrobiony. Wąż Midgardu to może nie, Fenrira możemy spróbować, to jest Berserk, zobaczymy jak to tu z nim wyglądało. No właśnie, to jest to, o czym mówię. W ogóle nie wiem, dajcie znać, czy u was też są ostatnio zbugowane animacje Berserków. Berserk jak bije pojedynczo, to bije chyba normalnie, jak się nie mylę. Poczekajcie, no tu pewnie dużo uników będzie, to nie wiem. A nie, pierwszy... Który? To był chyba drugi atak. Jak Berserk zaczyna serię, to tam drugi, trzeci, czwarty atak i tak dalej, Berserk ma zaczyna bić tak jakby bił z pięści, czyli nie jest pokazana animacja jego broni i to myli, bo na przykład w gildii ostatnio tak mieliśmy, że tam Krzysiu bodajże pisał, że ktoś tam był rozebrany, a się okazało, że po prostu to jest błąd i on normalnie miał broń, a w walce gildyjnej wyglądało to tak, jakby on tej broni nie miał i bił pięścią. Dajcie znać, czy też tak macie, czy po prostu mi tutaj się coś dzieje z tą moją wersją Steamową. Ani się osiągnięcia nie pojawiają, ani się buguje, no nie mam pojęcia o co chodzi. W każdym razie już zrobiłem reinstall, robiłem tam naprawę plików, inne pierdoły, no ale nic niestety nie pomogło. No i dobra, jeżeli chodzi o te lochy z drugiego, to w sumie tyle. Tak jak mówię, z jakimiś tam wojownikami czy zwiadowcami za bardzo nie chcę oglądać, bo te walki trwają naprawdę długo. Tu mamy dwa portale do piekieł, 4 i 11, ale też myślę, że tego nie będziemy oglądać. No i okej, zaczynamy to, co zrobiliśmy dzisiaj. Dzisiaj pokonaliśmy sobie bardzo dużo lochów. Jeszcze zaraz policzę ile. Chyba wszystkie udało nam się zapisać, więc będzie akurat git, żeby to policzyć. No i dobra, tutaj pachołki, no robotę zrobiły. Zobaczcie, zostało zaledwie 18 milionów. No i wydaje mi się, że no prawie tutaj my dobiliśmy. Brakło tego pierwszego krytyka, no ale ostatecznie wyszło jak najbardziej ok. Holunder wojownik, więc chociaż to możemy w sumie skipnąć, bo to jest strefa mroku. No tu Barbar za wiele nie zrobił. Maguś trochę zrobił, 160
64 miliony. Kunegunda też za wiele nie zrobiła, więc my ją tu, go tu musieliśmy dobić, więc to nieistotne. Ile lochów? To jeszcze policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jednego lochu do okrągłej liczby brakło. To jest bardzo duża ilość. Dobra, tu Barbar nie zrobił za wiele, Maguś w sumie też 213 milionów. No i właśnie, Kunegunda sama rozwaliła drogo groźnego, nawet nie musieliśmy walczyć, więc super. Lecimy dalej. Atenak to był kto? To był wojownik. W sensie, przepraszam, to był mag, ale ona ma bardzo mało inteligencji, więc nas tu jakoś mocno nie bije, natomiast ma dużo HP jak na maga. No ale okej, to też sobie możemy obejrzeć. Odcinek prawie pół godziny, ale myślę, że takie odcinki naprawdę się przyjemnie ogląda, bo nie dość, że jest ogromny progres, to jeszcze, no ja na przykład bardzo lubię, nie? Enjoyuję takie odcinki, gdzie widzę, jak faktycznie ta postać rośnie w siłę. Dobra, Athena tak padła, trollowe trio możemy pominąć, to w sumie nic ciekawego, to też nie. Okej, to akurat możemy obejrzeć. Tutaj mamy maga w Esterosie. Esteros myślę, że jest dość ciekawą sprawą, jeżeli chodzi o jego zamknięcie, głównie właśnie przez tego peta. Więc dobra, złowrogi gnom padł nam w następujący sposób. No było blisko, ale to wiadomo, jak to z magami. Grunt, że zadaliśmy mu więcej obrażeń niż on nam. Teraz obrońca. No i właśnie, z obrońcą to tu będzie chyba nudna ta walka. Tak szczerze, bo nie dość, że będzie trwała pewnie bardzo długo, wydaje mi się, że tu bardzo dużo uników zrobiliśmy, to i on pewnie blokował, no jak widzicie, my mu zabieramy praktycznie tyle co nic, więc chyba to po prostu olejemy. No i mamy... A, czemu ja nie mam niepalnej? A ta niepalna mi się chyba zbugowała. Kurde, akurat boss. Akurat nie mam tu jej nigdzie. Tutaj są kontry, tutaj są pupile. Nie, no nie mam. Tą walkę robiłem z Kwikwakwo przed jakby klikaniem lochów, przed odcinkiem. Kurczę, nie mam tej walki. No szkoda, bardzo duża szkoda, dlatego że... To przez to, że mi się tam zbugowało i zaczął się ten grzyb kręcić. Ja zamiast to jakoś inaczej zrobić, to się przelogowałem, no już nie miałem jak do tej walki wrócić. No trudno, zdarza się, czyli generalnie 15 lochów tak czy siak zrobiliśmy, na to wychodzi. Przyjemnia to tęczniątko zwiadowca, więc olejemy. Czterorękiego Petera jak najbardziej możemy obejrzeć. Wojownik, ale również niezbyt dużo HP, więc walka powinna trwać dość krótko, tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj go bijemy, jak widzicie, uników dużo z naszej strony, jeszcze nas nawet nie dał rady drasnąć. On jak nas tu drasnie, to pewnie za jakieś 2 trzecie HP, więc to też swoją drogą. No ale dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak to tu wyglądało. No i dokładnie, zobaczcie, nawet nas nie drasną. To jest to też, to jest piękno uników. Właśnie fajnie się z takimi wojami walczy, którzy mają niezbyt dużo HP, bo walka może wyglądać właśnie w taki sposób i wcale nie trwa tak długo, nie? Dobra, lecimy dalej. Mamy tyrankę Tacy, zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś, no też w sumie nie, 181 milionów, no i tutaj Kunegunda zbiła tam chyba około 70, jak się nie mylę, czy tam 60, nieważne. W każdym razie, no musieliśmy tu zdecydowanie zadziałać i ponad połowę HP zbić samemu, więc no zobaczymy na szybko, jak to wygląda, bo to jest ze zwiadowcą walka. Tu jak widzimy, no tu widać te obrażenia, nie? Widać, że te ciosy wchodzą naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne, no i jak sami widzicie, tak to generalnie wygląda. Dobra, co mamy tu jeszcze? Herkulesa ominiemy, króla myślę, że ominiemy, no i na koniec obejrzymy sobie tego artystę, który dał nam ten upragniony 370, o kurde, 375 level. No to myślę, że dlatego szanse na niego były takie małe. Jak on nas tutaj jednym hitem prawie zabija, to tu naprawdę tych uników musiało wejść sporo. Komu się nudzi, to może policzyć w ogóle, ile tam robiliśmy uników w niektórych walkach, które tam sobie chcecie wybrać. No i jak widzicie, dokładnie, artysta dał nam oprócz 375 levela również runkę 60%, więc no bardzo, ale to bardzo przyjemne zakończenie klikania lochów. To tyle, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, żeby zostawić, subskrybujcie z dzwoneczkiem, zostawiajcie komentarze, wbijajcie na Discorda, na widzów, na Twitcha, chyba nie powiedziałem na początku odcinka o subskrypcji, to akurat mój błąd, no ale co zrobić, tak jak mówię, dawajcie znać, jak tam u Was, jeżeli chodzi o progres na Waszych postaciach, chętnie sobie poczytam i chyba to wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, no i co, i w zasadzie to, co Wam miałem pokazać, to Wam pokazałem, wrócimy do tego zabójcy, myślę, że już niebawem. Także tyle. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!